No dzień dobry, zapraszam Was dzisiaj na house tour i dzisiaj pokażę Wam nasze mieszkanie. Proszę bardzo, tutaj są drzwi wejściowe i tutaj jest wielka szafa we wnęce. Ona już była wstawiona przez poprzednich właścicieli, my jedynie zmieniliśmy brązowe te placki na białe, żeby było jaśniej, żeby bardziej pasowało. Ja też na pewno inaczej zupełnie bym zrobiła tą szafę, nie wstawiałabym takich wielkich, tych szarych pasów, no ale z racji tego, że już jest, to nie chcieliśmy wyrzucać, chcieliśmy wykorzystać, więc myślę, że jest w porządku. Zależało nam, żeby na przedpokoju był zegar i znaleźliśmy taki w Lisku. On nie dość, że jest piękny i minimalistyczny, to jeszcze nie tyka. I jeżeli kupujecie jakiś zegar, to sprawdzajcie, żeby właśnie nie tykał, bo to jest najgorsze zło, jakie może istnieć. Po drugiej stronie są plakaty Aleksandry Morawiak, które polecałam Wam w prezentowniku. Zostawiam Wam link do sklepu w opisie. One po prostu tworzą taki tutaj zestaw z lustrem. No i wszyscy nam mówią, czemu one są na przedpokoju, czemu nie w pokoju, czemu ich nie eksponujecie. A my tak naprawdę na przedpokoju spędzamy dosyć dużo czasu, więc bardzo często je widzimy. I to też jest taki znak, że już od wejścia jest u nas pięknie. Także nie żałujemy tej decyzji, że powiesiliśmy je tutaj, fajnie wypełniły też przestrzeń. A na dole jest ława. I ława jest z Jiska. Baliśmy się, że nie będzie tutaj pasować wymiarem, ale okazało się, że pasuje jak ulał. Mamy tutaj 4 pary swoich butów, jakieś tam eleganckie i zimowe. Ona jest szara, też potem się wpasowuje ładnie w fotel, który Wam zaraz pokażę. Są drewniane nóżki, ma takie fajne obicie, także pasuje tutaj idealnie. Nad wejściem do salonu jest krzyż, ponieważ tutaj mieszkają chrześcijanie, także krzyż jest obowiązkowy i też powiesiliśmy go w takim miejscu, żeby od razu przy otwarciu drzwi było wiadomo co i jak. Chociaż i tak wiadomo, bo drzwi mamy podpisane, ale ten piękny księżyc, ten piękny krzyż jest z Fido Design, on jest bardzo prosty, bardzo minimalistyczny, bardzo nam tu pasuje. A teraz wchodzimy do tej jaskini jasności. Piotr, widać było, że uciekłeś. Każdy, kto wchodzi na wejściu, widzi coś takiego. Mamy też bardzo słoneczne mieszkanie, więc rzeczywiście tego słońca jest bardzo dużo. I teraz przechodząc do pokoju, tu jest kanapa. Zaraz Wam pokażę z jakiejś innej perspektywy. Przy wyborze kanapy zależało nam na tym, żeby ona była funkcjonalna, a nie tylko ładna, więc wybraliśmy taką, która się rozkłada, która mieści dużo osób, ale przez to, że jest taka wielka, chcieliśmy, żeby była lekka i wybraliśmy taką na nóżkach. Nad nią jest plakat od Magdy z Ilustruję, także zostawiam Wam link w opisie. No i obok znany Wam już obraz od Wiktorii Ziętkiewicz. Potem mamy stolik kawowy, który jest z Jiska i zaraz tam podejdę bliżej. Trochę się nad nim zastanawialiśmy, był taki w kwadracie oraz w prostokącie, on jest betonowy, ale uznaliśmy, że bardzo nam pasuje przez to, że ma taki czarny stelaż i on idealnie pasował do lamp, także to był nasz klucz w wyborze i on się prezentuje w taki sposób. Nie jest taki, no teraz to tak ciężko zobaczyć, ale no jest bardzo ładny i taki minimalistyczny, ale też niesezonowy, tak mi się wydaje. Gdybyśmy kupili marmur, myślę, żeby było z tym gorzej. Tutaj natomiast jest pamiątka z naszego wesela, czyli wazony i kwiaty z Ikei. Po drugiej stronie jest telewizor. Telewizor jest dla nas trochę niespodzianką, bo nie spodziewaliśmy się, że będziemy mieli telewizor w domu, bo też telewizora nie oglądamy, ale dostaliśmy, więc mamy i oglądamy na nim czasami Netflixa i czasami ze znajomymi jakieś filmy. No i zależało nam też na tym, żeby jeżeli mamy już ten telewizor, żeby on nie był w centrum, żeby też tak po prostu zakryć go trochę i zakryliśmy go takimi oto rzeczami. Jedziemy od początku. Pierwsza rzecz to palma, to prezent, który dostaliśmy na wesele i on stoi w trochę za małej doniczce z Foresta i ona jest przepiękna, polecałam ją w prezentowniku. Za tą palmą stoi świecące drzewo i tak jak Wam mówiłam w filmie, jak urządzają się minimaliści, myślę, że to drzewo będzie przynajmniej do wiosny, jak nie cały rok, ponieważ nawet jak oglądamy filmy ze znajomymi, to chcemy wyłączyć światło, ale nie chcemy, żeby był pełnym rok. No i te lampki właśnie wypełniają ten tym światłem idealnie, także tak. Mamy je z Allegro. Pod filmem z Allegro też zostawiałam linki. Następnie, ulala, ale jasno, a dobra, to powiem Wam jeszcze o tym. Nie zwracajcie uwagi, że to jest za mała doniczka. Tam to drzewo kończy się bardzo brzydko, a nie chcieliśmy już kupować doniczki, więc postawiliśmy ładne pudełko od Igi Sarzyńskiej z jej piernikami. No i prezentuje się to całkiem dobrze, pomijając to, że mamy złą doniczkę. Z racji tego, że jest jeszcze okres poświąteczny, to mamy również szopkę, choć choinki już nie mamy. No i ja bym miała tą szopkę cały rok, bo ona jest doskonała, to jest doskonałe wykonanie, doskonały design. Ona jest z Fido Design, również ją już polecałam, jest doskonała, piękna i idealnie nam się tutaj wpasowuje. Postacie wyglądają trochę jak pieprzniczki i solniczki, których notabene trochę nam brakuje w domu, no ale pomijając ten fakt, ta cała kompozycja jest doskonała, uwielbiam to strasznie mocno. Po drugiej stronie stoją świeczki, świeczki z pięknym zapachem, bardzo intensywnym, z Tint of Mint. Świąteczny piernik to już może przeminął, ale ta drwala to jest po prostu cudo na cały rok. Tutaj natomiast, przez to światło tak mało widoczne, jest plakat z naszego sklepu Roślinne Przestrzenie. Ten jest taki świąteczny, bo jest jemioła. On jest jeszcze dostępny tylko przez miesiąc, potem wróci za rok. Jest autorstwa Sisieczko i jest przepiękny, uwielbiamy go strasznie mocno. I bukiet zimowy, który dostałam od Piotra, teraz w tym wielkim słońcu ciężko to ogarnąć i pokazać, ale on jest rzeczywiście piękny. No i to wszystko poza wazonem leży na szafeczce, ona jest z Ikei, zależało nam, żeby była minimalistyczna, niewielka, niewidoczna, żeby to nie był kredens ani jakaś komoda, tylko rzecz, w której będziemy przetrzymywać kable. Co też jest super, to fakt, że tutaj jest telewizor, tu jest szafka, a tu nie widać kabli, bo Piotr zrobił tak, że te kable po prostu są w ścianie. Kazał mi to powiedzieć, bo jest z tego dumny, ja też lubię to wizualnie, także fajnie, super. Druga strona pokoju prezentuje się tak, jest fotel, na którym bardzo mi zależało też. Wydawało mi się, że spełnię swoje marzenie i kupię te z Ikei, wiecie, te takie bardzo znane, już chyba kultowe, ale właśnie koleżanka mi mówiła, co, masz takie super mieszkanie i będziesz kupowała taki zwykły fotel, który wszyscy mają. Ja mówię, no ale trochę o nim marzę, a okazało się, że znalazłyśmy razem taki i on jest naprawdę bardzo wygodny, bardzo ładny, też bardzo nam tu pasuje i cieszę się, że nie kupiłam tamtego, tylko ten, on jest z Ziska. Następnie jest stół, stół jest bardziej funkcjonalny niż wyglądowy, ale zależało nam na tym, żeby rzeczywiście był mały, ale rozkładał się do 2 metrów, kiedy robimy jakieś uroczystości, żeby rzeczywiście pomieścił całą naszą rodzinę, także to się udało, on jest z Black Red White. No i ja się już przyzwyczaiłam, też tyle się super rzeczy przy nim dzieje, że nawet go bardzo polubiłam. Następnie, tutaj sobie podejdę, są krzesła. Nie wiem, jakie Wam pokazać, zaraz może jeden odwrócę. Krzesła są absolutnie doskonałe. To jedna z tych rzeczy, które lubimy w tym domu najbardziej. I kupowaliśmy je też pod lampy i właśnie ten czarny stelaż pasował nam do tego idealnie. One są z Ziska i są bardzo wygodne. To też jest tak, że zazwyczaj jak się chodziło do kogoś, no to się chciało siedzieć na kanapie, a tutaj jedni siedzą na kanapie, drudzy siedzą na tych krzesłach i nikt nie jest pokrzywdzony, ponieważ te krzesła to tak naprawdę fotele i można się świetnie na nich oprzeć, są świetnie wyregulowane, moim zdaniem świetny design, także jeżeli już mówimy o designie, to oczywiście lampy. Wczoraj nagrałam o tym film, także sobie obejrzyjcie, firma Ummo. Piękne polskie lampy, bardzo dobrze wykonane. Następnie tutaj jest jeszcze pamiątka ze świąt, dostałam taką piękną ozdobę do prezentu, więc ją jeszcze wykorzystuję. Ona jest w karafce kryształowej, również od mojego dziadka. Dalej jest fikus, nie będę Wam go pokazywać z bliska, bo on jest cały zmarnowany. On i tutaj ten aloes jest prezentem ślubnym od naszych przyjaciół. Tu natomiast jest kolejny forest design, jest świeczka, jest prezent, są kaktusy, wszystko jasne, a nad fotelem jest nasz plakat Roślinnych Przestrzeni, chwasty, komponuje się świetnie, pewnie będziemy go jeszcze 1000 razy zmieniać, ale na razie uważamy, że ten pasuje tu idealnie. A teraz przechodzimy do kuchni. Kuchnię pewnie dobrze znacie. Kuchnia akurat została po poprzednich właścicielach, uznaliśmy, że jest jeszcze bardzo fajna. Właśnie o to chodzi w minimalizmie i w takim niepodążaniu za trendami, a robieniu tak rozsądnie. 6 lat temu zrobiona kuchnia, szaro-biała. Kilka rzeczy na pewno byśmy pozmieniali, jakbyśmy robili sami, to też byśmy zrobili inaczej. No ale wygląda, myślę, bardzo dobrze. Jedyną zmianą było to, że na środku była lampa, taka jakaś tania z Ikei, i ona w ogóle nie dawała światła. Ogólnie to mieszkanie było bardzo źle oświetlone. No i zdecydowaliśmy się na jedną lampę Ummo nad blatem, a reszta lampek to kinkiety, które już były. Więcej o kuchni powiem Wam w kolejnym filmie, który będzie pod tytułem Kuchnia Zero Waste. Mam nadzieję, że wtedy z niego wyniesiecie więcej. A teraz uciekamy do łazienki. Jeszcze zanim zacznę o łazience, to chciałabym Wam pokazać drzwi, ponieważ drzwi Piotr malował kilka dni, kilkanaście nawet, no nie wiem, strasznie długo. Tu jest chyba z 10 warstw, ponieważ one były ciemne jak drzwi wejściowe i wyglądały okropnie. I postanowiliśmy, że nie będziemy wymieniać tych drzwi, tylko niskim kosztem, ale wielkim wysiłkiem Piotr je pomalował na biało. Teraz wchodzimy do łazienki. Łazienkę możecie już dobrze znać, bo już w kilku filmach się pojawiała. Teraz Wam opowiem o takich niezłych szczegółach. Na wejściu jest drabina. Drabinę zrobił mi kiedyś na urodziny Piotr i jest doskonała. Wzięliśmy ją tutaj i na niej wisi mój szlafrok z Yellow Middle oraz nasze ręczniki i wow, robi robotę, wygląda tutaj świetnie, bo też mamy wszystkie takie szczegóły w takim drewnie ciemnym. No ale dobra, tu jest lustro. Pokażę Wam z daleka. Lustro to jest z Ikei. I ono jest doskonałym designem. To jest jedno z niewielu luster, które naprawdę wszędzie wyglądają dobrze, bo są po prostu dobrze zaprojektowane. Tutaj natomiast jest spór naszych gości z nami, ponieważ wszyscy mówią, że za wysoko zlew. On rzeczywiście jest bardzo wysoko, ale nam to odpowiada do mycia zębów, do mycia twarzy. No, nie musimy podnosić tych rąk, ale rzeczywiście zlew tak w tych takich niepisanych zasadach powinien znajdować się, kończyć tam, gdzie zaczyna się blat, znaczy gdzie kończy się blat. A my zrobiliśmy sobie tak i zupełnie nie żałujemy. Róbcie mieszkania pod siebie, a nie pod kogoś, kto przychodzi czasami. Baterię też zrobiliśmy po drugiej stronie, po lewej, a nie po prawej i sprawuje nam się to świetnie. Natomiast tutaj z Piotrem się śmiejemy, że to jest kompromis małżeński, ponieważ tutaj jest zero waste'owiec, tu jest normalny człowiek. Ja mam mydło, on ma mydło w płynie. Wydaje mi się, że i tak poszło dobrze, bo gdybym zdecydowała się na używanie mydła w płynie, używalibyśmy go 2 razy więcej, 2 razy częściej musielibyśmy je kupować, 2 razy więcej plastiku i takich tam, a tak ja używam swoje, on używa swoje, nikt się nie męczy i jest fajnie. Ta mydelniczka, o proszę, z Rastryko, została kupiona w TK Maxie, natomiast to piękne cudo zostało kupione w Isku i mamy taki drugi również na płyn do naczyń. Tu natomiast jest przepiękne lustro, które dostałam od Piotra po jakimś tam miesiącu chyba naszego małżeństwa, bo rzeczywiście brakowało mi takiego lusterka i te jest piękne. Jest z Iska i trochę bałam się, że jest na pograniczu kiczu i może rzeczywiście jest, ale jeszcze wpisuje się w te ładne rzeczy. Następnie jest wazon. Wazon tutaj stoi, ponieważ używam go do zlewania zimnej wody, kiedy na szybko chcę ciepłą i wtedy używam jej do kwiatów. On też jest z Iska, natomiast kolejny jest zapach i zapach mamy z TK Maxa, jest naturalny, więc dobrze. To wszystko stoi na blacie i ta szafka wygląda jak ta poprzednia, którą mieli poprzedni właściciele, ale my ją zmieniliśmy pod siebie i to jest, myślę, bardzo rozsądne. Róbcie tak, nie zmuszajcie się do trzymania czegoś, czego nie chcecie, bo potem będziecie po prostu się męczyć. My wymieniliśmy, ale też nie wyrzuciliśmy poprzedniej na śmietnik, tylko sprzedaliśmy. Ludzie z OLX-a znaleźli się w kilka minut, także super i my i oni jesteśmy szczęśliwi. My kupiliśmy ten blat w Ikei oraz te szafki również na dziale tym kuchennym, gdzie samemu można zaprojektować łazienkę, nie łazienkę, kuchnię właśnie. No i rzeczy, które mamy w środku, pokażemy Wam przy spotkaniu Łazienka Zero Waste. Na przykład pralkę również zostawiliśmy. Ją trzeba było mocno wyczyścić i zrobić porządek z nią, ale rzeczywiście nie chcieliśmy marnować i kupować nowych rzeczy. Także tak postanowiliśmy, a teraz zbliżamy się do rzeźby. Nie wiem, czy wyobrażaliście sobie, że to będzie wielka rzeźba grecka. Oczywiście, że nie. To taka mała rzeźba, która jest z Iska i która bardzo przypomina mi twórczość mojego kolegi, no nie powiedziałabym, po prostu człowieka, który był w liceum plastycznym i którego twórczość bardzo mi się podobała. Przy tym jest również betonowy zegar, który miałam już wcześniej od lat i on był z Biedronki i to się świetnie komponuje z tą przestrzenią betonową tutaj. Tu natomiast mamy jeszcze odświeżacz powietrza i świeczkę z Ondo. Tu natomiast nie dzieje się nic. A powiem Wam, że nas to cieszy, bo poprzedni właściciele mieli tutaj okropne kafelki, takie w kwiaty i tutaj w jakieś paski i one były takie beżowo-szaro-dziwne i nie chcieliśmy ich zmieniać, bo to też by był duży koszt, więc postanowiliśmy pomalować kafelki farbą. Piotr to zrobił przepięknie, bardzo dokładnie. Także mamy białe kafelki, natomiast na tej ścianie położył kafelki betonowe i wygląda to super. Kolejnym ważnym elementem u nas był brodzik, niskopodłogowy i na taki się zdecydowaliśmy. Chcieliśmy, żeby ta przestrzeń też była taka delikatna, więc zdecydowaliśmy się na szkło, którego prawie nie widać i zaraz Wam pokażę, co mamy pod prysznicem. Pod prysznicem mamy kolejne kompromisy, czyli moje i Piotra. I tutaj znajduje się peeling do ciała, tyle że ja już sobie zrobiłam swój, a wcześniej był przepięknie pachnący z natu. No i mam również mydło do ciała, nie mydło, balsam do ciała, masło do ciała i jest obrzydliwe. Daję mu 1 na 10, jak muszę go używać, to płaczę i rzadko go używam. Mam tam również kawałek mojej szczotki, która była drewniana, tutaj jak to się nazywa, na talerzyku od Fusku mamy mydło oraz golarkę. Tutaj mam jeszcze swój właśnie plastikową odżywkę do włosów, bo jak wiecie, teraz staram się myć włosy odżywką. No i ona jest w plastiku, więc jeżeli znacie jakąś fajną odżywkę Zero Waste, taką bez plastiku, to mi polećcie. Tam natomiast są dwie rzeczy Piotra w plastiku. No i dobrze to wygląda. Z łazienki już wychodzimy i idziemy do sypialni, a sypialnia jest bardzo blisko, bo tutaj. Sypialnia jest bardzo moja, bo tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które wzięłam ze swojego domu, ale też po konsultacji z Piotrem, więc nie martwcie się. Na wejściu jest nasza torba z Roślinnych Przestrzeni, duża, ze złotym printem, ze złotą grecką ilustracją, którą bardzo, bardzo lubię. Wow. Następnie jest argument, czyli torba, którą również noszę, którą Wam polecałam. Tutaj jest nasza szafa, ona jest duża, ale zdecydowaliśmy się, że skoro już kupujemy, to lepiej na lata, więc jak później, nie wiem, dzieci czy inne sprawy, no to gdzieś się pomieścić muszą. Ona jak jest posprzątana, to jest w połowie pusta tak naprawdę, więc spoko. Tu jest piłka, tam są też, jak one się nazywają, hantle do ćwiczeń i tu jest moje po prostu szaleństwo, czyli moja półka z książkami. I już dawno wpadłam na pomysł, żeby Wam je wszystkie pokazać, bo też dużo osób pisało, żeby chciało, więc postanowiłam, że od następnego tygodnia będę pokazywać Wam książki, które przeczytałam i jeden odcinek będzie skupiał się na jednej kondygnacji tego regału, więc odcinków będzie 7. Myślę, że to będzie fajny film, też fajne filmy, fajna seria. Też będę się skupiać na tym, żeby rzeczywiście każdą książkę dotknąć, o każdej opowiedzieć, a jeżeli którejś nie lubię, to ją oddać, bo po co? Tu jest też wieża, są również rośliny. Roślina jest oczywiście ta najłatwiejsza, bo tutaj rzeczywiście jest dosyć ciemno i zimno, także tutaj one akurat sprawują się świetnie. Nad tym jest plakat sexed.pl Joanny Ambros, który bardzo tu pasuje, chociaż kolorystycznie nie, ale no lubimy go. Następnie jest łóżko i łóżko ma 2 metry, jest ogromne, ale tutaj też jest ogromna przestrzeń. Mamy koc, które jest z Jiska, mamy pościel, która jest z Ikei i tutaj wam pokażę. Mamy również prześcieradła w tym kolorze, w którym jest pościel. Mamy też takie żółte i myślę, że to jest fajny nowy trend, bardzo mi się podoba. Tutaj jest neon od Piotra, tu zaraz wam pokażę z bliska. Tu jest oczywiście moja strona, czyli stolik od Piotra, piękna lampka nocna od Ummo, mój kalendarz, no dzień dobry oraz książki. Jedna książka, którą czytam, inne książki, które będę czytać. Nad tym jest coś, co doskonale znacie, czyli kwietnik. Kwietnik jest z Elementuj. Potem są tutaj niestety sztuczne kwiaty, roślinne, ale kupiłam je już dawno, dawno temu, a to jest takie miejsce, że żadna roślina tu by nie przeżyła. Tu natomiast są rośliny z mojego poprzedniego domu, jest też mało lepszy, czyli żabka, jest dinozaur. No są rzeczy, które są z mojego domu. Tam rzecz też jest z mojego domu, więc przechodzimy dalej. No, ten pokój niestety jest bardzo trudny do nagrywania, bo jest tu rzeczywiście ciemno, ale przez to, że jest tu sypialnia, to jest jedynie atut. Po lewej stronie mamy deseczki ze sznurwiór z obrazami Aleksandry Honko, natomiast tutaj po prawej stronie jest nasze zdjęcie z Islandii twórczości Marty Stręg. I tutaj znowu najłatwiejsza roślina na świecie, ona jest trochę tak wciśnięta, ale jakoś żyje, wypuszcza nowe pąki, więc chyba jej się podoba. I ostatnia rzecz w tym pokoju, czyli fotel. Fotel jest również z mojego domu, przez bardzo długi czas siedziałam na nim nagrywając filmy. Bardzo go lubię, ma przepiękny kolor, idealnie pasuje do szarych ścian. Także tak, jak jest bardzo gorąco w tamtym pokoju, bo popatrzcie, tam jest ogień, to sobie tutaj siedzę i sobie tutaj czytam, pracuję na laptopie, robię różne rzeczy. No też nie było tego czasu tak dużo, bo tutaj mieszkamy od października, więc często po prostu nie ma już światła w te miesiące, więc siedzimy w tamtym pokoju cały czas, ale myślę, że lato to będzie nasz ulubiony pokój. Przejdźmy teraz nie do tego ognia, ale do środka, o tutaj. Tak więc mam nadzieję, że film wam się podobał, że nasze mieszkanie wam się podoba. To jest dopiero drugi film z serii mieszkaniowej. Reszta będzie bardzo inspirująca, bo już będę chciała się skupić na tym, nie co mam, a co mogę wam polecić. Ale polecę wam jeszcze jedną rzecz. Ten odkurzacz to jest nasze życie. Proszę bardzo. To jest ręczna, jakaś tam elektryczna zmiotka, czy coś takiego. No i my przez to mamy porządek w domu. Odkurzamy kilka razy dziennie, więc jeżeli decydujecie się na odkurzacz, to na pewno nie decydujcie się na wodny, bo ja wcześniej w domu miałam wodny i no, robiliśmy to raz na miesiąc, a teraz codziennie pyk pyk, coś się wysypie, też nie mamy dywanów, więc jest kurz, gromadzi się i takie coś to jest doskonała sprawa. Są w różnych cenach, więc po prostu szukajcie dla siebie odpowiedniego, a ja tymczasem z tym miłym akcentem i miłą inspiracją żegnam się z wami i do zobaczenia już jutro w filmie Foodbook okazjonalny, moi mili. Do zobaczenia, pa! I jeszcze jedna rzecz. Tak głupio mi tutaj było wstawiać, jak wyglądało to mieszkanie wcześniej, no bo to też nie było nasze mieszkanie, więc tak nie chciałam, ale na Instagramie wrzucę takie do porównania fotki, więc zapraszam tam na Instagrama, na Instastory, obserwujcie mnie tam, bo tam się dzieją super rzeczy. No i właśnie tam są rzeczy niedostępne dla wszystkich, więc to mieszkanie zaraz tam wyląduje.